reprezentacji z numerem drugim Passanen z czwórką, Hypia Gwiazda z Liverpoolu z piątką, Tichinen z dziewiętnastą, Kallio z 23, Häkkinen z numerem szóstym, Tainio z numerem 10, Jari Litmanen, rekordista występów i strzelonych goli, Mika Vairanen z numerem 8, Kolka z 11 i z 21 Johansson. Oto gracze rezerwowi Finlandii, Roy Hodgson, prowadzący zespół od początku 2006 roku. No, ma doświadczenie ze Skandynawami, z Halmstadem, zdobywał puchar i mistrzostwo Szwecji, a oto sędziowie Roland Diamel z Francji jako główny i za chwilę skład reprezentacji Polski, przywitanie obu kapitanów Jari Litmanen i Maciej Żurawski. No, kto w tym pojedynku dziś wielkich gwiazd napastników będzie lepszy z ustawienie reprezentacji Polski w bramce? Jerzy Dudek, Marcin Wasilewski, debiutujący jeśli chodzi o eliminację mistrzostw Europy, ale już z minimalnym stażem reprezentacyjnym. Z piątką Głowacki, z szóstką Bok, który goni Bonika, jeśli chodzi o występy w reprezentacji narodowej. Dziś 77 występ, z 14 Żewłakow, z 15 Błaszczykowski, ważny sprawdzian, Mirosław Szymkowiak z 10, 16 Radomski, z 8 Krzyżówek, z 11 Frankowski, z 9 Żurawski. Popatrzmy może na ustawienia obu ekip. Oto gracze rezerwowi: Kowalewski, Golański, Smolarek, Gardbuła, Lewandowski, Jeleni, Jopowski. Dobre przyjęcie, Krzynówek z boku. Teraz będzie okazja. Szukał tam miejsca do oddania strzału Maciek Żurawski. Udanie, ale był gdzie być powinien Jaskalajny. Tak, teraz widzieliśmy właśnie Żurawskiego z głębi pola atakującego. Wyjście indywidualną akcją. Wiemy, że Maciek Żurawski oprócz całych fragmentów gry uderza z dystansu. Właśnie w indywidualnych akcjach również. Dobrze, że Polski... Już zaczęli, już jest Vairanen. Groźnie. Obok bramki. Po strzale właśnie wchodzącego ze skrzydła Vairanena. Proszę zwrócić uwagę, to obrońcy byli decydujący teraz w tej sytuacji. To oni rozciągnęli polski zespół. Niewiele brakowało, a stracilibyśmy gola. Dobrze uderzył Vairanen. Długi róg. Nie piłkarza, boczni sędziowie są od tego, czy piłka opuściła już linię boiska, czy nie, ale błąd teraz groźnie. Johansson, pole karne, Jerzy Dudek ratuje polski zespół. No, zupełnie zagubili się Polacy i słuszne pretensje Dudka do partnerów. Nie wolno właśnie po prostu grać takiej piłki do stopera, nie mając przekonania w 100%, że nas stoper... Widzieliśmy, że zagapiła się polska obrona, ale Błaszczykowski nie może takiej piłki w poprzek grać do tyłu. Widzimy w tej sytuacji niezrozumienie pomiędzy obrońcami, tak, z Głowackim. Dużo szczęścia polski zespół ma w tej sytuacji. Natychmiast ruszył Johansson, ale też spokojnie do końca. Arek Głowacki, który teraz zamienił się. Ależ błąd Jari Litmanen i będzie bramka dla Finlandii. Ależ błąd Polaków. Mówiliśmy o tej koncentracji wcześniej, na początku spotkania, że trzeba być skoncentrowanym 95 minut i nie wolno sobie pozwolić na tego typu zagrania. Już pierwszy przykład Błaszczykowskiego do przerwy, kiedy zagrana piłka do tyłu prawie skończyła się golem przeciwko polskiemu zespołowi. 26. bramka Jari Litmanena. Błąd w ustawieniu ewidentny. Tak, przede wszystkim złe próba wybicia piłki, rozegrania długiej. Tutaj widzieliśmy nastrzelony zawodnik z Finlandii. Jari akurat ustawiony w takiej pozycji, jakby ta piłka sama go poszukała w polu karnym. No tutaj trudno, aby winić obrońcę ostatniego za asekurację, bo to jest złe przede wszystkim wybicie ze strefy obrony. Czy powstrzymać go bardzo daleko od bramki przeciwnika? Może teraz Smolarek! Ponad bramką. I będziemy mieli rzut rożny. Nie zdołał pokonać Jaskinanena. Proszę, 68 minuta. To jest pierwsza akcja, tak naprawdę dobra akcja polskiego. Jak to jest moment właśnie zaskoczenia, tak od razu, nie czekając. Najlepsza akcja polskiego zespołu i szansa na zdobycie gola. Zobaczmy, drugi rzut rożny Polaków. Głowacki, ach, niewiele brakowało. Ale tym razem Hypia, Kolka, Jerenienko. Głowacki przytrzymywał za koszulkę.
Ale widzieliśmy, to jest właśnie nauka, to jest moment zaskoczenia. Długa 40 za plecy obrońców. Krótkie, szybkie rozegranie środkowej strefy. Tu będzie widać, jak w tym momencie Arek już przytrzymuje za koszulkę, trzyma zawodnika i sprowadza go do parteru. Nie możemy mieć pretensji o ten rzut karny do sędziego, bo jest słusznie podyktowany. Czerwona kartka dla Głowackiego. Tak, w sytuacji, kiedy obrońca jest ostatnim przed bramkarzem i decyduje się na takowy faul, arbiter musi niestety wyrzucić naszego zawodnika z boiska. I znowu, w niegroźnej sytuacji, po zupełnie głupiej stracie, stwarzamy sobie duży kłopot. Chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć tę akcję od początku, tak jak się ona kształtowała, jak było rozgrywanie w środkowej strefie, bo myślę, że dla kibica byłoby to fajny pokazanie materiał do tego, jak można zaskoczyć przeciwnika, bo w tym przypadku Finowie zrobili to perfekcyjnie. Rozegrali bardzo szybko, dwoma trzema podaniami piłkę w środkowej strefie. Długa piłka właśnie za obrońców. I skończyło się tak, jak widzieliśmy. Jari Litmanen przed szansą strzelenia drugiej bramki dla Finów w dzisiejszym spotkaniu i 27 w reprezentacji Finlandii. No, ale jest Jerzy Dudek, którego pamiętamy z Dudek Dance w Stambule. Głowacki tymczasem musi iść do szatni. Będziemy kończyli w dziesiątkę. Bąk długiej rozmowie z Leo Benhakerem. Siedemdziesiąta szósta minuta. Jari Litmanen, 2-0. No i znowu błąd na 3-0. Tak jest. Strzelcem bramki trzeciej dla Finów jest Bayern. Sam Hodgson nie wierzy w to, co się dzieje na boisku, jak prezentuje się jego zespół. Tak jak też powiedziałeś, konsekwencja większej całości, tutaj wyjście ze spalonego, dobra reakcja sędziego, że nie odgwizdał tego zawodnika, który teraz wychodzi, bo to jest wejście z głębi zawodnika właśnie w tym momencie i to nie jest spalony. I z jakim spokojem, proszę zwrócić uwagę, już bez stresu Finowie zdobywają trzeciego gola. Jak tutaj się podnieść, skoro za 3-4 dni gramy z Serbią, która wygrała spotkanie, tak, z Azerbejdżanem, prawdzie 1-0, ale wygrała. Jak tu coś zobaczyć pozytywnego, co będzie można potraktować jako mecz wpadki, chociaż takowy to nie jest, bo to jest mecz, który tak naprawdę obnaża wszystkie nasze słabości. Miało być optymistycznie, a jest po prostu tragedia. Właśnie będzie z Serbią, tylko że my gramy u siebie i my powinniśmy być tutaj faworytem. I no, teraz szansa. Ale też w tej opresji wyszli Finowie. Garguła. I gol! Tylko szkoda, że tak późno. Brawo, brawo dla debiutanta, zawodnika z polskiej ligi, który wszedł i bez kompleksu. Widzieliśmy, że to jest właśnie siła. Jeżeli ma się ludzi tego pokroju, młodych, którzy potrafią grać, a to jest zawodnik występujący w środkowej strefie, bardzo dobry technicznie, indywidualnie. Widzieliśmy, jaki bardzo dobry zwód. Przełożenie na lewą nogę i bardzo dobry strzał. Jak mówiłem, bramka w debiucie Garguły. Można powiedzieć, byłby to wymarzony debiut, gdyby to była bramka na przykład dająca nam prowadzenie w tym spotkaniu, a tak to bramka na otarcie łez.